Wsadźmy im w dupę hokejowy krążek. Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Solak, a to jest kolejny już 9 odcinek z serii Zagrajmy w Medal of Honor Warfighter. Jak widzicie tutaj podzieliłem sobie na części tą całą misję, to jest dalej ta misja, czekajcie, jak ona miała, bo zapomniałem sobie. Bośnia i Hercegowina, tak. Tak, no i jak widzicie aktualne cele. Przeszukuję budynek ONZ-em, wspiera żołnierzy Gromu, to najważniejsze, luzik. I co? I przeszukaj lodowisko, dostań się na lodowisko. No i co? No i bez zbędnego gadania, ciąg dalszy, część druga jakby dziewiątej misji. Nie, czekajcie, to jest 11 już misja, albo 12, 9 let's play. Jakoś tak, chyba 12 misja. Ugłem. Dobra, później sobie to sprawdzę. Lewa. Ło. Oczy dookoła głowy, panowie. Fuck shit. Do piachu. Bingo. Do roboty. No, co jest? Będzie mi tak ścinało, czy? Tak delikatnie mi ścina, a to dlatego, że minimalizowałem grę. I ogólnie sobie uśpiłem kompa i nie miałem jakieś 3 godziny jakby włączonej gry. Może przez to, ale dobra. Chyba już jest git, chyba? No i... Chyba. Proszę, pentryt! Kurwa, więc to jest główne źródło. Dobra, mam nadzieję, że to jakoś będzie. Troszeczkę zwolniłem tempo, jak słyszycie. Pewnie. Na oślep, jebać typów. O, nice. Jeb, przyciupagi. Piękna bania. Fuck! Dobra. Strzelam, to od razu uciekają, bo się wszyscy boją. No, że te latarki są, bo bym jednak nie wiedział, gdzie oni są, bo może nie tyle, co mnie oślepiają, a bardziej mi mówią, gdzie jest dany napastnik. Dobra. Powoli przesuwam się do przodu. Bania. Aj, z tyłu. O, jak tego, pięknie. Tego dawno nie było, motherfucker. No i padłem. No ile można dostać kulek, co nie? No, także fail zaliczony i już mam nadzieję, że jak mi się wczyta, będzie ładnie wszystko płynnie chodziło. Chociaż no, nie zwalam tego, że mi gra nie płynnie chodziła, ale... no, ale tak... no, wiecie... O, no to tak, teraz jest dużo lepiej. Teraz mi już... No, widać różnicę, jak płynnie chodzi. Już w ogóle, teraz jest dobrze. Także spokojnie. No i 60 FPS-ów i jest naprawdę super. Ciach. Nie wiem skąd on tu się zrespił, ale... Nieoskryptowane jakieś są niektóre pomieszczenia. Wychyl gubkę, wychyl. Ach, wychylił w końcu. Thank you.
Zgarnijcie parówy. No dobry, chodź, dobry był. Dziękuję. Boże, jakie kurwa to są kampery. Dobra, trzeba się powoli przesuwać do przodu, bo oni tu się będą skryptować cały czas i nic nie zdziałamy. O, już go widzę. O, fuck. O, to czekajcie, muszę sobie odsapnąć troszkę. Tylko pasiłowe mi ammo, więc proszę bardzo o pestki. Kiedyś to fajnie, kiedyś słyszałem w recenzji, że tak naprawdę nasi towarzysze służą nam generalnie do tego, by rozdawać naboje. Nic więcej. No i widzicie, od razu lepiej się gra. Na chillaucie 60 fps, ładnie, pięknie wszystko działa. Bez ścinek, bez jakichś tam nierówności. Jest ruch! Poddaj się, bossy! Stamp, wycieraj! Przemieszcza się! Ruchy! Można i tak. Pożar dla bossika! Schwytać go! Żywego! Jasne! Wychodzić już! Gonić go! A, gonić, gonić. Skąd ja mam kurczę? Jak ja mam go gonić, jak to mi przeszkadzają inni panowie? Uwaga! Wszystko jest zaminowane! W którą stronę? Dobra. Co to kuźwa było? A, sorry, to mój? Kurde, nie zginąłeś jeszcze. Dobra, jest. Dobra, bezpieczna odległość na razie. Gites. Ło! Ło! Ale dostałem, ale dostałem. Mordę. Dobra, w końcu. Dawaj, dawaj, ammo. Pięknie. Dobra, gdzie mam? Wow. Gdzie ja idę w ogóle? Efekty specjalne. To jest najlepsze jednak w tej grze. Bo jednak fabuła to jest taka prosta jak... Już mówiłem, nie lubię się powtarzać. Ja sobie tutaj legnę i poczekam. Troszkę odejdziemy, bo granacik. No i wszystko jest gites. Jeszcze żyjesz. Dobra. No jak widzicie, musimy czekać. Wszyscy na mnie muszą czekać, bo oni sami nie potrafią po prostu. Łapcie tam hejta. Fuck yeah. Zabity? Ja myślę. O, podejdziemy sobie tutaj pana. To nie jest Far Cry. O, dobra, tak sobie postanowi zrobić drzemkę. Jupi! O, jaka bania piękna. Nie. Fuck! Fudu, widzimy bossika. Już się nam nie wymknie. Nie cudownego! Nie ma mowy, przyjacielu. O, dobra, ruszajcie, dobra. Panowie, żeby nie było tak monotonnie. Zmienimy sobie... nasze wyposażenie. Aha. Najwidoczniej tej nie mogę doładowywać. Kurde, ogrodzenie! Kurwa, macie, jeszcze idziemy! Tam ogrodzenie!
Dawaj. Nie przejdziemy, mają takie uposażenie, a kurde moje rzeczy. O, no i jak widzicie, kurde, strasznie denerwujące są te bugi. Pierw miałem tamtą broń teraz. Jak my cię z niego będziemy musieli wytargać, nie będziemy się cackać. Wasik, wyłaź do kurwy nędzy! Dobra, rać go. Łapy, łapy, łapy na widoku! Jedy się! Chopi te lepsze! O pomoc! Idę! Ludy! Jazda! Dać go! Pomocy te mi! Aj! Proszę się wepnij, maty! On ma! Ech, to jest piki FPS-ów. Dobra, wygląda, że to koniec na dziś, na ten let's play. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie, że możecie go ocenić, skomentować, co najważniejsze. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Dawid Wudu. Dawaj Wudu. Co powiedział Wosik? Potwierdził wasze informacje. Dubaj jako węzeł logistyczny, dwa statki. Jeden kotwiczy w chorwackim porcie. Właśnie przejmuje go NATO. Ten drugi, Mistres, wypłynął wczoraj z Dubaju w stronę Karachi. Okej, jasne. Jednego nie łapie brachu. Czemu wszystkie statki idą przez Dubaj? Hassan nie jest specem od ładunków wybuchowych. Nie musi kontrolować towaru. Decentralizacja logistyki, jak to u Al-Kaidy. Kleryk zaopatruje komórki terrorystyczne na całym świecie, ale żaden z odbiorców nie jest w stanie wskazać źródła. Przebiegłe sukinsyny. Spoko, brachu. Sieć jest już zdemaskowana. Trzymamy ich za jajami. Jeszcze jedno. Bosik powiedział, że kleryk wzmocnił ochronę. Kontrolę przejmuje Sadaldin. Zajebiście. Okej, drogę. Razem z Maką musicie dostać się na ten statek. Trzeba go dopaść, zanim wpłynie na pakistańskie wody.